Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Jesteśmy na naszym druidzie i zobaczcie, co tutaj się podziało. Wbiliśmy ponad 200 poziom i tak, no tak naprawdę pomogli nam w tym twórcy, bo stwierdzili, że zrobią taką jakby kontynuację Oktoberfestu w ten weekend. Mianowicie wszystkie eventy w jednym, standardowo darmowe piwka i promocja na grzybki, więc jakby to samo, co było tydzień temu, jest też teraz i jest to od piątku do niedzieli. Właśnie byłem zdziwiony, bo ten Oktoberfest przeważnie trwał tak 4-5 dni, teraz zrobili 3, a to widocznie był głębszy zamysł tego, żeby w kolejny weekend także coś takiego zrobić. No bardzo to pomoże na nowych serwerach, na pewno. Zobaczcie, jak tutaj pięknie ludzie idą. Rotax, widziałem, że Rotax, tutaj muszę pochwalić go, bo nie był tak z nami na równi levelem, zawsze tam gdzieś do tyłu i tak dalej, a tutaj nagle wczoraj chyba wbił jeszcze więcej leveli niż my, więc no wow, to jest naprawdę godne podziwu. Strasznie mu tam dużo lochów musiało posiadać, no broń ma wiadomo o wiele lepszą. Ale generalnie bardzo mu to ładnie poszło. Oprócz tego, co więcej mogę powiedzieć, Boruciak też bardzo fajnie tutaj ciśnie, strasznie mu się spodobała klasa. No i generalnie jest jeszcze sporo osób, które dosyć fajnie im tutaj idzie. Szymcio na przykład 214 poziom Berserk, więc też dosyć dobrze. Mam kilka lochów dla was zapisanych, pokażę wam dokładnie tutaj. Oczywiście standardowo robiłem to wszystko po północy, jak widzicie, tutaj dokładnie okolice pierwszej godziny, bo wtedy mi się kończyła warta, a jeszcze nie mam lustra, brakuje mi jednego kawałka, no ale standardowo było już późno i zapomniałem w ogóle tutaj zapisywać tych walk, tak? Zapisywać tych lochów, więc pokażę wam tylko kilka, ale zanim do tego przejdziemy, to tak, dropnął nam klucz do Esterosu, w ogóle o nim zapomniałem, więc wydaje mi się, że możemy tutaj sobie dostać dosyć prosto level i zobaczcie, o wiele lepszy naszyjnik, więc to jak najbardziej na plus. No i tutaj tego kolejnego też powinniśmy raczej dokładnie zrobić bez większych problemów, no i wbiliśmy 210. W ogóle zapomniałem o tym Esterosie, więc jakby to jest na plus. Tutaj sobie zrobimy odzysk klejnotu, cyk. Oj, nie to, tylko to. No sami musicie zobaczyć, że tak, wierzę, sobie zacząłem troszeczkę cisnąć. Niestety szkoda mi bardzo miejsca w plecaku. Tutaj jak widzicie, troszkę już zaczynam tych towarzyszy ubierać z tych itemków. No ale szkoda mi miejsca w plecaku dosyć mocno, więc po prostu tej wieży na razie jakoś bardzo nie klikam, ale może tu przy was w sumie coś tam sobie popróbuję i pocisnę, wiadomo jak to jest. Tutaj mamy rękawice, ale nie są one zbyt dobre dla nas, natomiast czy one się zamienią na... może zrobimy w ten sposób, czy one się zamienią? Tak, zamienią się na zręczność i są o wiele lepsze, wow, no to trzeba by zrobić tutaj dziurę, tutaj odzysk klejnotu, cyk, no i damy tej Kunegundzie, żeby już miała, kurde, ta myszka, dobra, cyk. I okej, co my tutaj chcemy tak naprawdę dalej? Prócz tego Esterosu, no 13 piętro by wypada opchnąć, myślę, że jesteśmy w stanie chociaż tego jednego pocisnąć. No i tutaj tornadko, tak? Może zaczniemy od tornada, zobaczę, ile my tutaj w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze kliknąć tych przeciwników. Może wbijemy jeszcze jakieś levele. No z tego tornada też wiadomo, itemki troszkę kosztują i też szkoda ich tak po prostu sprzedawać, nie czekać do wiedźmy. No ale tutaj każdy goni, a pamiętajmy, że im wyższy level, no to też dostajemy więcej golda z awki, dostajemy więcej golda generalnie z czego? No głównie z awki, tak? Więcej expa, więcej golda, więc po prostu szkoda tutaj czekać i zyskamy na tym, że sprzedamy item do wiedźmy, a stracimy przez to, że robimy właśnie awkę na mniejszym levelu, więc jakby no myślę, że to jest bez sensu. No i Esterosu standardowo zapomnieć, a cały czas jest ten błąd z zapisywaniem walk. Nie wiem, kiedy on się zrodził, ale od początku tego serwera chyba on jest, że te walki po prostu się nie zapisują. Głównie mają problem takie osoby jak ja, które coś tam klikają i chcą potem pokazać na odcinku. Więc no to jest dosyć słabe. Dobra, zobaczmy, jak to tu wyjdzie. No ten kod powinien szybko paść. Generalnie co my tutaj mamy? No mamy jakieś droższe itemki, ale dobra, musimy je sprzedać mimo wszystko. Kowala już dzisiaj też mam obskoczonego, więc jakby tu jest na wszystkie cechy. I to jest dla kogo? Dla Magusia, tak? O, to akurat super, bo akurat mu brakowało rękawic, więc to akurat na duży plus. No wiadomo, troszkę tutaj tej wieży trzeba porobić, bo to też jest dodatkowy gold. Oprócz tego, że dla nas to jeszcze z misji, później jak będziemy te misje robić. Na razie ich tutaj za wiele nie robiłem, tylko w nocy tam kilka, żeby sobie złapać pupila nocnego. Dobra, jak to tu wygląda? No pasek delikatnie lepszy, więc możemy dać. Tutaj jest pierścionek na wszystkie cechy. Czy ktoś nie ma pierścionka? Pierścionek to raczej będą mieć wszyscy dokładnie. Komu to da najwięcej? Temu da niewiele. Barbarowi da też niewiele, więc dobra, Mariusza by trzeba wyposażyć. No i tu jakieś rękawice. Dobra, no musimy to posprzedać. Tutaj są itemki, co prawda o wiele słabsze, no ale ja je to trzymam do... bo to już są itemki, które...
które jakby były w kiblu, te zwierzy wiadomo, no a tutaj te, które jakby nie były w tym kiblu, no to ja sobie trzymam, bo po prostu, żeby ten kibel codziennie miał te 50 many dostarczane, powiedzmy. Dobra, no spróbujmy jeszcze tutaj troszeczkę tej wieży, poszła dokładnie, no tak do 20 plus myślę, że będzie spoko ją pocisnąć. Tam widziałem, że Buruciak już miał chyba 30, ponad 30, ale on tam nawet gemy dropił dla tych swoich pachołków, ja na razie ich tak olewam, traktuję troszeczkę po macoszemu, nie kopię ich tym, nie kopię im tych gemów, już się tutaj nie mogę wysłowić, no ale uważam, że na razie nie ma co, na razie ich tutaj ubiorę z tych itemków, co dropią po prostu z tej wieży same, a później będziemy coś tam myśleć o gemach. Po prostu szkoda mi skipować, tak? Wolę sobie tutaj skipnąć twierdzę czy coś. Te gemy zawsze tam wpadną. Dobra, co to jest? Inteligencja. A my tutaj mamy na zręczność w ogóle, nie wiem czemu, bo tak dawałem byle co. Tu wszystkie cechy, no to dobra, to może na razie zostać. Okej, no widzę, że tej wieży już na razie będzie ciężko, więc jej tutaj nie ładujemy. Ale za to mamy 5 milionów golda, więc te 5 milionów golda możemy sobie przetransferować. Na przykład tutaj w inteligencję delikatnie, tak powiedzmy do 2,5 miliona. Zobaczymy, ile nam wyjdzie tej inteligencji. No za wiele nie wyszło. Dobra, powiedzmy w ten sposób i tutaj możemy w to HP troszkę dołożyć. No wiadomo, zawsze to tam pomoże, jeżeli będziemy chcieli właśnie te lożki sobie jakieś tam popchnąć. No więc sami widzicie, tak jak mówię, że tym druidem naprawdę, naprawdę idzie przyjemnie. Ja tutaj jeszcze planowałem w niedzielę, a już dobijemy może do 1100 w tej podstawie, niech będzie. Ja tutaj planowałem jeszcze w niedzielę troszeczkę pocisnąć. Właśnie jeszcze na tym samym epiku, ale zobaczymy, no też chciałem coś nagrać fajnego, więc też troszkę tych grzybków zużyję właśnie na to nagranie, niech będzie. Poszukałbym najchętniej jakiejś broni, tak chociaż, i spróbowałbym tego w tym 13 piętrze, bo on mnie tak strasznie niepokoi, bo on mi dał tam pewnie ze 3 levele nawet, myślę, więc na pewno byłoby to dosyć przyjemne, tylko właśnie tą broń, inteligencja i fajny rozrzut, jeszcze żeby dawał trochę, tu plus 4, tu plus 4, no generalnie nie dają nam za wiele z tego, co widzę. O, bardzo fajna, kurde, bardzo fajna klata, możemy ją sobie od razu wziąć i możemy dać tutaj, no kurczę, dobra, wiecie co, ja tej myszki będę używał, bo nie ma co się tutaj męczyć, dobra, cyk, jak będę coś przeciągał, to będę po prostu drugiej myszki, bo jednak z tą jest dosyć lipnie. Dobra, tu jakiś błąd, ale to nieistotne, okej, mamy plus 22, mamy plus 18, no nie za wiele, tutaj na siłę, o, jest jakaś rózga, fajny rozrzut na wszystkie cechy, okej. Myślę, że możemy ją wziąć, ale nie mamy golda, o kurczaki. Nie pomyślałem o tym, w ogóle nie pomyślałem, żeby sobie zostawić trochę golda. Wiecie co? Dobra, no to musimy zrobić coś w tym stylu, że po prostu tu jest dosyć fajna misja, pykniemy sobie w ten sposób i tutaj pykniemy sobie... to jest za 5 minut, dobra, niech będzie to. No musimy to zrobić tak, no bo inaczej nie ma opcji, tutaj... Dosyć fajna misja, 500 milionów, 500 tysięcy expa wychodzi za 2,5 minuty, więc spoko. Okej, już mamy golda, więc możemy ją kupić, tylko na razie nie mam miejsca. Dobra, zmieniam tą myszkę, bo to jest dramat. Robimy to tak, 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 cyk. No i ją sobie tutaj kupujemy, dodaj miejsce na klejnot, pyk, odzysk klejnotu, pyk. No i dobra, i myślę, że na ten moment możemy w miarę pójść tutaj do... Mówię, jeszcze się nie chcę tak bardzo przebierać, spróbuję się przebrać właśnie jeszcze w niedzielę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale może to licho piekielne z tą rózgą i tam jakimiś itemkami delikatnie zmienionymi. Oprócz tego troszkę nam tutaj poszło w statystyki tego golda z wieży, więc to też jest na pewno na plus. Może to licho piekielne by padło. No to jest wojownik, tak? My jesteśmy na masce kota, więc jesteśmy zwiadowcą. Musimy tutaj oszukać przeznaczenie, powiedzmy. Oszukać przeznaczenie i właśnie tych uników narobić tyle, żeby to licho piekielne nam padło. Tam była jakaś bliska próba, chyba 700 tysięcy, o ile dobrze widziałem. Także no już blisko. No ta brońka nam się trafiła dosyć niezła, co prawda na wszystkie statystyki, no ale na ten moment nie ma to tragedii jeszcze na tym levelu. Dopiero na późniejszym te wszystkie statystyki są o wiele gorsze niż właśnie na 3 główne i wtedy się już nie opłaca. A teraz to aż takiej różnicy nie ma, zwłaszcza że fajny rozrzucik, 700 tysięcy znowu, no druga taka sama próba. Dobra, powiedzmy jeszcze ze 100 grzybków na niego, czy jest sens, czy może dobrze by było coś jeszcze tam podmienić, jakieś statystyki delikatne. Chyba wydaje mi się, że nie ma sensu podmieniać, bo to jest akurat loteria, czy nam dropnie, czy nam nie dropnie. Po prostu trzeba tutaj go przeklikać, nie? No bo to jest, tak jak mówię, no wojownik. Kurczę, no fajnie jakby on padł, on by nam dał, tak jak mówię, z 3 levele, może 2,5, więc to naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Wbilibyśmy może ten 213 dzięki niemu, tak żeby to już jakoś tam fajniej wyglądało. No ale zobaczymy. No dobra, jeszcze 40 grzybów.
popykamy sobie w niego i zobaczymy, czy faktycznie może będzie szansa. No znowu 1 700 000, no tak kusi, te bliskie próby są. Broń mamy naprawdę dobrą jak na nasz level, więc myślę, że może tam ewentualnie jakieś te inne itemki powymieniać. No jeszcze 5 prób, 3, 2, 1, 0, okej. No nie udało się, więc dobra, zobaczmy, co my tu w ogóle mamy słabe. To mamy nową rzecz, więc tak, pierścionek jest nawet w miarę. Generalnie tutaj itemki to mamy w miarę, nie? Jakby nie było. Generalnie tutaj jest ok. No to jest 260, pasek jest 214. Tutaj widzę, że na przykład te... No może hełm, buty i pasy, jakbyśmy zmienili, to może by coś dało. No tutaj akurat rękawice to... Na wszystkie cechy nas bardzo nie interesują. My w sumie nie mamy golda, więc też by trzeba tutaj troszeczkę golda sobie ogarnąć. Dobra, no to zrobimy to. Nie ma problemu. Może już ten jeden pasek doklikamy sobie, żeby było. Niech będzie, bo dzisiaj i tak chyba żadnych pupili tam nie mam do złapania. Powiedzmy, że ta misja będzie nawet niezła. Lecimy dalej. Ta też jest całkiem spoko. Dobra, i na razie trochę golda mamy, więc sobie to kupimy, wymienimy to, no standardowo. Wiecie co, w sumie to my możemy już tutaj twierdzę, to są 4 dni, ale dobra, na razie nie będziemy o tym myśleć. Robimy tak, cyk, odzysk klejnotu, pyk, pyk, pyk. Dobra, czyli hełm już mamy, no i ewentualnie buty i pasek, jeszcze dobrze by było, żeby nam wyleciał. Klatę, no to mamy świeżą, to nie ma sensu. Znowu jakiś hełmik, ale też nas bardzo nie interesuje on. Więc próbujemy tutaj sobie dalej coś. Rózga, jest jakaś rózga. No ale rozrzut słabszy, co prawda daje nam plus 2 wszystkiego, no ale tak jak mówię, rozrzut jest o wiele słabszy. O, i znowu rózga. Rozrzut też słabszy i też na wszystkie cechy, więc nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, jest paseczek i to dosyć fajne, ale znowu nie ma golda, okej. No to wracamy tutaj. Jak to wygląda? No na pewno ta 2,5 minutówka jest dosyć fajna. Powiedzmy tutaj sobie weźmiemy tą piąteczkę. No i powiedzmy zrobimy to w ten sposób. I dobra, już tutaj w sumie patrzyłem na golda zamiast na expa. To mój błąd, dobra, poczekajcie. Zrobimy to tak, zrobimy tak. Cyk, no i dobra, na razie jeden paseczek nam poszedł, więc niech będzie. To sobie możemy ewokować, ale już nie ma miejsca, więc zrobimy sobie w ten sposób. No i okej, kupujemy ten pasek, dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, cyk. Dobra, powiedzmy, że troszeczkę się przebraliśmy, te buty nam jeszcze odstają i powiedzmy pierścionek, ale na razie nie ma sensu na to zwracać uwagi. No i jeszcze mamy kilka gemów starych, tak? Ile my mamy w ogóle tych gemów starych? Jeden... Aha, to w zasadzie wygląda na to, że tylko jeden, no i powiedzmy, że dwa. Ten 270 jakbym wsadził do broni, to by było bardzo miło, no ale dobra, nieistotne. Może później to w sumie zamienię. Dobra, próbujemy to licho piekielne sobie machnąć. Zmieniliśmy dwa itemki, dały nam tam sporo statystyk, więc może i by była szansa, żeby jakoś to licho pokonać. Na pewno byłoby miło, dość, no ale zobaczymy zaraz. Tam były bliskie próby, te 700 tysięcy kurczę parę razy, więc wydaje mi się, że może i by się udało. No wiadomo, chcę tutaj jak najwięcej lochów zrobić, żeby na jak najlepszych warunkach robić tą awanturniczość. To jest to samo, o czym mówiłem wam na początku, jak właśnie wspominałem, że tutaj, żeby wbić jak najwyższy level, no bo jednak więcej tego golda, więcej expa i więcej wszystkiego z tego wszystkiego leci. Także warto, no ale zobaczcie, że on nie chce paść, kurde. No niektórzy na 210 poziomie już go ubijali, a my tutaj 200, no w sumie też mamy 210, ale generalnie itemki można powiedzieć, że w miarę świeże, prawie wszystkie, no i nie chcę za cholerę paść. No chyba pierwszy przeciwnik, z którym mamy faktycznie większe problemy, mimo że jesteśmy tym kotem, no a to jest wojownik, więc w teorii jakoś go tam kliknąć powinniśmy. Nie pamiętam, kto tu jest drugi, prawdę mówiąc, już dawno tych lochów początkowych nie robiłem, więc tak jak mówię, no nie pamiętam, no ale zobaczymy. Dobra, powiedzmy do 500 grzybów. Jeszcze go tutaj pomęczymy, no a jeżeli nie padnie, no to co, no trzeba będzie chyba się wstrzymać do niedzieli, w niedzielę jeszcze coś pokombinować, wiadomo, jeszcze nam golda przyjdzie i tak dalej, no i wtedy na pewno tutaj popchniemy jego i popchniemy jeszcze kilka innych rzeczy. Tam widziałem, że Rotax już zaczął drugi loch w strefie mroku, no my zamknęliśmy ten pierwszy, ale jeszcze nam kluczyk nie poleciał do drugiego, więc jakby z tym jest problem.
że właśnie tego kluczyka nie mamy, także nie ma sensu najmniejszego skipować, mi się wydaje, tylko po prostu poczekamy, aż poleci, no i wtedy to pewnie będzie padać tam praktycznie za darmo, bo te pierwsze lochy w strefie mroku, no to właśnie tak padają. Zobaczcie, że wymieniliśmy itemki na lepsze i w ogóle nie było takiej bliskiej próby jak wcześniej. No właśnie to jest kwestia, jednak duża kwestia szczęścia. Dobra, no na razie olewamy go, wejdziemy sobie może jeszcze tutaj coś popada, skoro troszkę się przebraliśmy. Dokładnie, cyk, jakoś tu padają, level jeszcze może jakiś wbijemy. 211 po tym powinien siąść, dokładnie. No i próbujemy dalej. Teraz jest wojownik, ale padł w miarę szybko. Dzisiaj wiedźma chce łańcuszki, więc raczej nie damy jej. To też możemy tutaj sprzedać i to możemy sprzedać, niech będzie. Dobra, mamy 1 400 000, to w zasadzie można troszkę w inteligencję, ale tak też nie za dużo, żeby zostawić. No i dobra, próbujemy dalej. Teraz jest Skarabara. Skarabara to jest wojownik. Dobra, no jeszcze powiedzmy 15 grzybków na nią, jeżeli nie padnie, to nie ma sensu dalej klikać, bo jeszcze sobie muszę zostawić i mówię, jeszcze może coś dokupimy na niedzielę i w tą niedzielę jeszcze spróbuję tutaj poszarżować. Na pewno nam się do tego czasu odblokuje tutaj ta strefa mroku, kopalnie Glory, więc też pewnie jakoś tam nam to szybko popada, bo to nie jest wcale jakieś, nie są to trudne lochy, zwłaszcza na początek. No i dalej będziemy kombinować, co tutaj zrobić, żeby jeszcze pocisnąć. Na sam koniec pokażę wam jeszcze te lożki, co tutaj zapisałem, żeby już mieć jakby to z głowy. Męczy dusza, to jest, nie pamiętam, chyba nie pierwszy w piekle, aczkolwiek tam któryś z kolei, no to jest zwiadowca, więc jakby łatwo to piekło, strasznie nam łatwo to piekło poszło, no wiadomo, tutaj jakby w epicki event, jak się przebierzemy, to te levele lecą jak szalone. No i też sprawa jest taka, że nie dziwię się osobom, że tak kończą na takim właśnie 300-350 poziomie, jak tutaj na tym poziomie za wcale nieduży koszt jesteśmy w stanie wbić na w pół godziny tak naprawdę, czy tam w 40 minut jesteśmy w stanie wbić na przykład 40 leveli. To wiadomo, że osoby, które właśnie bardziej grzybią, powiedzmy, przyzwyczają się do takiego progresu, no a później jakby jest im o wiele ciężej się przestawić na takie, wiecie, żmudne robienie awki i tak dalej, bo jednak widzicie sami, jak te początki lecą i jak tutaj levele można dosyć łatwo wbijać. Dobra, zlepek potępionych dusz, to był mag, ale też jakoś tam padł, pamiętam, że przed nim chyba się delikatnie przebrałem, bo już miałem z nim problemy. No biczownik to jest wojownik, no to wiadomo, jak to tutaj poszło. Piekielny ogar to jest zwiadowca, więc też tutaj uniczkami standardowo popchnęliśmy, także nie było z tym większego problemu. Żałuję, że tego w 13 piętrze nie pokonaliśmy, no wydaje mi się, że tego pierwszego powinniśmy, no ale dobra, nic straconego, jeszcze spróbujemy tutaj sobie pocisnąć dalej. No ten piekielny ogar, to mówię, zwiadowca, tutaj wojownik, więc też nie ma co, nawet nam bardzo, bardzo dużo tam nie zabrał. Adwokat diabła, kolejny wojownik, no i tutaj na koniec Belzebos, czyli także wojownik, więc generalnie no chyba w tym piekle tylko dwóch magów było, a cała reszta to zwiadowcy i wojownicy, więc przeszliśmy przez to piekło tak o, po prostu, bez większych problemów. Tutaj możemy skipnąć, no skipło się i od razu zaczniemy sobie budować twierdzę na poziom 11, więc to jest też spoko. Tutaj jeszcze poczekam na rycerzy, podniosłem sobie koszary do siódemeczki, żeby fajniej kontry robić, żeby więcej ich móc robić, bo jednak to jest dosyć istotne. No i tak to generalnie wygląda. Dobra, więc to by było na tyle, ja tutaj wam chyba wszystko pokazałem, co chciałem, troszkę przy okazji poklikaliśmy, więc to też na plus. I tak jak mówię, to by było na tyle, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i co, i chyba tyle, wydaje mi się, że tyle, dziękuję raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się i cześć!